Miasto wyda 80 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji budowy mostu na Wisłoce w kierunku Zawierzbia. Wesprze w ten sposób powiat dębicki, który planuje budowę przeprawy. Cała dokumentacja to 160 tysięcy złotych. Starostwo powiatowe zwróciło się do burmistrza Dębicy z prośbą o wspólne opracowanie dokumentacji. Nowy most na Wisłoce ma spełniać wymogi tonażowe, tak aby nie tylko auta osobowe mogły zjechać z autostrady do miasta, ale również samochody ciężarowe. Radny Andrzej Bal dopytywał, co zmieniło się w myśleniu Jarosława Śliwy, że wcześniej będąc radnym protestował, gdy miasto wspierało inwestycje powiatowe, a teraz jako wiceburmistrz sam występuje z taką propozycją. Jarosław Śliwa odpowiedział, że zawsze wspierał inicjatywy mające strategiczne znaczenie dla miasta. Bardzo się cieszę z decyzji Rady, że przyjęła ze zrozumieniem propozycję odnośnie budowy mostu. Uważam, że jest to strategiczna inwestycja dla naszego miasta, aby jak się uda w tej kadencji dokończyć i na trwale skomunikować miasto ze zjazdem w Żyrakowie.